Definicja ogólna w odniesieniu do małżeństwa wypływa, proszę Państwa, z logiki. To już nie trzeba jej w podręcznikach szukać. Trwały związek mężczyzny i kobiety, uznany prawnie przez społeczeństwo, prowadzący do powstania rodziny. A dla chrześcijan ten związek jest sakramentem. Pewną formę definicji małżeństwa można by było znaleźć wskazanie na jej istotę w przypomnieniu Pawła VI w Humanae Vitae w numerze 8. Małżeństwo bowiem nie jest wyrokiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody. Bóg Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. I wreszcie definicja ściśle teologiczna Jana Pawła II, krótka, ale zawierająca istotę: małżeństwo to communio personale, czyli osobowa komunia miłości mężczyzny i kobiety. Ta myśl przewija się przez praktycznie większość dokumentów Jana Pawła II. I przechodzę do istoty miłości małżeńskiej. Miłość jako podstawowa treść ludzkiego życia. Bogactwa relacji między mężczyzną a kobietą w małżeństwie nie sposób zrozumieć bez ich podstawowego i całościowującego elementu, który stanowi miłość. Jest to niewątpliwie jedno z centralnych pojęć ludzkości. Zawiera w sobie niesłychanie bogatą treść, co utrudnia jakąkolwiek adekwatną definicję. Zwłaszcza naukom empirycznym było tak, ale to trwa nadal, łatwiej mówić o libido, o seksie i o jego zboczeniach, aniżeli o miłości. Kiedy przygotowywałem moją rozprawę habilitacyjną na temat ojca, w żadnym leksykonie ani słowniku w Polsce nie znalazłem hasła miłość. Tych oczywiście naukowych, uchodzących i podkreślanych jako naukowe i pisane przez specjalistów. A przecież słowo miłość tak często pada z ust człowieka, niezależnie od epoki, rasy czy kultury. Zasadnicza trudność polega na tym, że pojęcie miłość określa się różnorodne treści, niekiedy krańcowo przeciwstawne, wykluczające się nawzajem. Z jednej strony, proszę wybaczyć, że do tego się odwołuję, będzie to termin niemalże techniczny w języku francuskim, faire l'amour, jako znaczenie na stosunek seksualny, dosłownie robić miłość. A z drugiej strony tak zniosłe pojęcia jak miłość matki, miłość ojczyzny, już nie mówiąc o miłości Boga czy do Pana Boga. I tak to jest, że kocha się góry, morze, ten czy inny kwiat, kochanego pieska czy kotka, ale także kocha się kolegę ze studiów, przyjaciela, ojca czy matkę, swoje dzieci czy wreszcie wybraną kobietę. Ale proszę Państwa, język polski daje nam możliwość na określone stopniowanie. Lubię, kocham, miłuję. Przecież to słowo miłuję to nie tylko w Nowym Testamencie. Cały dialog Pana Jezusa ze świętym Piotrem. Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? A Piotr mu odpowiada: Panie, Ty wiesz, ja Cię kocham, odpowiada. Jak gdyby jeszcze wtedy nie był w stanie wejść na ten poziom, o który go Chrystus pyta. Czy Ty mnie miłujesz? Religia ustawia pojęcie miłości najwyższej, tej, która łączy człowieka z Bogiem. Powrót do biblijnego początku. Zrozumienie najgłębszego sensu małżeństwa i rodziny wymaga, proszę Państwa, zrozumienia istoty małżeńskiej. W obu wypadkach koniecznym się staje sięgnięcie do biblijnego początku człowieka, do stworzenia mężczyzny i kobiety. Wyraźnie taką wskazówkę daje nam Jezus Chrystus w tej dyskusji sławetnej z faryzeuszami. Lecz na początku tak nie było. I Chrystus powtarza to kluczowe zdanie Pisma Świętego: przeto opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną swoją tak ściśle,
że stają się jednym ciałem. Jan Paweł II w katechezach środowych mężczyzną i niewiastą stworzył ich, zaczyna od refleksji na temat Chrystus odwołuje się do początku. Dokonując interpretacji biblijnego początku, tworzy nową, oryginalną koncepcję teologii ciała i płciowości ludzkiej, umieszczając ją w kontekście miłości małżeńskiej. Ja już opuszczam, proszę Państwa, te prawdy, które wynikają z opisu stworzenia. Jeśli będzie publikacja, to one tam się znajdą. Powrót do biblijnego początku staje się koniecznością dla współczesnego świata, zagubionego w chaosie pojęć, norm i obowiązków, w klimacie permisywizmu i relatywizmu moralnego. To jest właśnie istotna posługa Kościoła. Mówiąc o rodzinie, wskazuje na jej początek według mądrego zamysłu Boga, Stwórcy człowieka. Jeśli ludzkość wypacza czy niszczy Boży zamysł wpisany w małżeństwo i w rodzinę, podcina tym samym korzenie swojej egzystencji. To Chrystus objawia pierwotną prawdę małżeństwa, prawdę o początku, wyzwalając człowieka od twardości serca, uzdalnia go do urzeczywistniania w pełni tej prawdy. Miłość jako istotny element małżeństwa, specyfika miłości małżeńskiej, odwołuje się ponownie do Mukielego, do jego publikacji. Tylko kilka elementów. Te cechy według nauk empirycznych, według bardzo solidnego psychologa, zaangażowanie skierowane ku przyszłości, potrzeba twórczości, akceptacja pewnej transcendencji, współodpowiedzialność. W małżeństwie szczęścia się nie znajduje, lecz tworzy je się we dwoje, wspólnym i nieustannym wysiłkiem. Aby dojść do tego, trzeba połączyć wartości zawarte w naturze mężczyzny i kobiety. Wymaga to całkowitego, ofiarnego i radosnego daru ze siebie dla drugiej osoby. Jedność mężczyzny i kobiety nie jest arytmetyczną sumą ich możliwości, lecz prowadzi do nowej pełni życia we wszystkich jego aspektach duchowym i cielesnym, materialnym i uczuciowym, małżeńskim i rodzinnym. Trzeba przyznać, że tak daleko idąca zależność jednej strony od drugiej niesie ze sobą pewne ryzyko wypływające ze słabości ludzkiej. Ale czyż sama miłość nie jest ryzykiem? I teraz ostatni już punkt refleksji, ale go streszczę, tak, bo już widzę spojrzenie pani profesor. Przymioty miłości małżeńskiej. Tu mam, proszę Państwa, ułatwione zadanie. No naprawdę nie byłbym w stanie nigdy lepiej tego powiedzieć, jak Paweł VI w Humanae Vitae. Przymioty miłości małżeńskiej, ja tylko przypomnę, numer 9, przymioty miłości małżeńskiej. Chodzi najpierw o miłość na wskroś ludzką, zarówno fizyczną, jak i duchową, na wszystkich płaszczyznach. Chodzi następnie o miłość pełną. I dalej chodzi o miłość wierną i wyłączną i wreszcie o miłość płodną. Paweł VI rozwija te myśli. Warto sięgnąć do adhortacji. Ja ośmieliłbym się do tych słów papieskich dodać jeszcze jeden element miłości ofiarnej, proszę Państwa. Jeśli w miłości małżeńskiej nie ma elementu ofiary, to tak jak w odkupieniu Jezusa Chrystusa nie byłoby męki, cierpienia i śmierci na krzyżu. Przepraszam za taką analogię, ale ona teologicznie jest uzasadniona. A o tym się dzisiaj zupełnie przemilcza, to pomija, ustawia na bocznym terenie. Miłość ofiarna, przecież tam się szuka tylko przyjemności, rozkoszy, zadowolenia, a jak to się kończy, no to się rozstajemy. I proszę Państwa, to już ostatnie zdanie. Miłość ofiarna jest fundamentem życia małżeńskiego. Czerpie ona swój sens i swoją siłę z krzyża Chrystusowego, pamiętając o tym, że ten krzyż zawsze prowadzi do zmartwychwstania. Dziękuję za cierpliwość i za uwagę.